Dzień dobry Państwu, witam w kolejnej części filmu instruktażowego VTS. W tej części chciałbym zaprezentować wszystkie czynności związane z wykonywaniem raportów delegacji, czyli wyliczaniem ryczałtów i diet w danej podróży służbowej. Już jakby w poprzedniej części wgraliśmy pliki, mamy kierowców, mamy ich dane, mamy podane jakieś ich stawki wynagrodzenia, wyedytowaliśmy kraj przebywania, sprawdziliśmy również, czy nie trzeba było dopisać aktywności, w związku z tym, że na przykład część aktywności czy część podróży służbowej po prostu odbywała się poza, nie odbywała się pojazdem, tylko na przykład kierowca był przerzucany pojazdem, samochodem osobowym do miejsca podjęcia ładunku. W związku z czym, mając już te wszystkie dane, możemy przystąpić do wykonywania raportu delegacji. Zanim jednak przystąpimy do raportu delegacji, pokażę Państwu również, w jaki sposób można ustawiać diety. Tak jak widać, jestem w tym głównym ekranie, od którego zaczynaliśmy po zalogowaniu się poprzednią część. Trochę przybyło okien, właśnie przybyło to okno wynagrodzenia, ponieważ dodałem tą funkcjonalność do tego konta, na którym dokonuję prezentacji. I teraz tak, jeżeli wejdę w wynagrodzenia, kwoty diet i dodatków, pokażą nam się różne stawki. Jak wiadomo, można manipulować stawkami diet od kwoty takiego minimum przewidzianego dla Polski, czyli 30 zł, do stawki dziennej, która jest przewidziana w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie zwrotu kosztów podróży służbowej pracownikom sfery budżetowej. Tak w uproszczeniu, w związku z czym możemy zmieniać stawki diet w tym limicie i no, w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, możemy albo zwiększyć tak naprawdę kwotę wynagrodzenia, które kierowca otrzymuje, które nie jest, czy też może inaczej, może, bo to nie jest wynagrodzenie, tak, ale pewną kwotę pieniężną, którą kierowca otrzymuje na wyżywienie, która nie jest potem w żaden sposób opodatkowana i składkowana, a która może przy niektórych minimalnych wynagrodzeniach po prostu zmniejszać kwotę dopłaty do minimalnego wynagrodzenia. I dlatego ja bym chciał pokazać taki scenariusz, w którym podniesiemy maksymalnie stawki na Niemcy i na Francję, a w innych krajach, akurat w tym miesiącu przebywał tylko w Austrii, a powiedzmy, że zmniejszymy ją do, dajmy na to, 15 euro. Jak to robimy? Tak jak widać, wszedłem tutaj w to okno i teraz tak, mamy Austria. Austria, jak widać, jest dość nisko, w związku z czym, no ale pokażę Państwu, jak to wygląda. W nowej karcie otworzę również diety dla Francji i tak jak mówiłem, jeszcze Niemcy. Generalnie każdy kraj można otworzyć w nowej karcie, bądź to po prostu wejść tutaj, klikając nadpis dla firmy, w związku z czym wtedy dla naszej firmy te delegacje będą inne niż domyślnie ustawione. Tutaj jak widać, te stawki nie ma podanej waluty, ale to widać po wejściu w dany kraj. Zaraz Państwu pokażę, tylko muszę dojść do Niemiec. Tak, Niemiec. Napisz dla firmy. I teraz tak. Jak widać, kwota diety. Jest jeszcze limit noclegowy. Tym radziłbym nie manipulować, ponieważ limit noclegowy jest jednak domyślnie wpisany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej i tak naprawdę nie można z nim za wiele zrobić. Tak naprawdę służy nam to tylko do tego, że 25% tej kwoty stanowi po prostu ryczałt za nocleg. I ten tak naprawdę jest zazwyczaj na sztywno ustawiany. No ale dobra, mamy kwotę diety 22 euro. Jeżeli chcę zmienić, załóżmy na 20 euro, wpisuję w okno kwotę diety, wybieram walutę, znaczy mam wybraną euro, kwotę limitu noclegowego, tak jak mówiłem, zostawmy, tylko pokazuję, że można wpisać. Zostawiamy euro, zapisz. I w tym momencie Austria nam się zmieniła. Stawka, jak widać, tutaj jest 20, jak wiemy, z tego okna euro. No i tak samo tutaj kwota diety jest ustawiona maksymalnie, w związku z czym nie musimy tego zmieniać.
I w Niemczech tak samo jest to maksymalna stawka diety, jaką możemy dać pracownikowi, w związku z czym ja bym ją zostawił ze względu na to, że wpłynie to na obniżenie albo nawet w ogóle zniwelowanie dopłaty do minimalnego wynagrodzenia za pracę na terenie Niemiec. Te raporty będę pokazywał w następnym filmie. Tutaj, to znaczy, oczywiście istnieje możliwość zedytowania tego i zmniejszenia. Często jest tak, że dzięki temu, że jest ryczałt, to w Niemczech na przykład nie potrzebujemy aż takiej kwoty, żeby zniwelować dopłaty do minimalnego niemieckiego, na minimalnego wynagrodzenia za pracę na terenie Niemiec, ale w tym wypadku to jest taki najbezpieczniejszy wariant. I teraz tak naprawdę, kiedy mamy wszystkie te ustawienia zrobione, tylko proszę pamiętać, że jeżeli nie mamy uregulowań w umowie o pracę bądź w regulaminie, to tak naprawdę nie możemy tutaj tym manipulować sobie i wypłacać tak jak chcemy, tylko musimy oczywiście mieć na uwadze to, że to wymaga sporządzania odpowiednich dokumentów. Jeżeli nie ma żadnej dokumentacji, to nie możemy wypłacać w tych widełkach, o których mówiłem, od 30 zł do na przykład w przypadku Niemiec 49 euro, tylko musimy wypłacić 49 euro, ponieważ jeżeli nie ma żadnych innych uregulowań, no to w tym wypadku stosujemy po prostu postanowienia rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej. Ta dieta zawsze będzie należna, także jeżeli chcą Państwo ją obniżyć, to najpierw proszę się oczywiście sporządzić takie dokumenty. Najlepiej samemu tutaj tego nie zmieniać, o ile się nie ma pewności, że zmieniamy na prawidłową wartość, ponieważ w innej sytuacji oczywiście narażamy się na roszczenia kierowcy z tytułu niedopłaconej diety, tak? Ponieważ jest dość łatwo obliczyć, jaka była mu dieta należna. No i jak ją obniżymy, a nie będzie tego nigdzie w żadnych dokumentach, no to siłą rzeczy w każdym dniu tą brakującą kwotę będziemy naliczać. Co jeżeli zbierzemy roszczenie z 3 lat, może urosnąć już do dość sporych wartości, no, czym też wielu przedsiębiorców się boleśnie przekonało swego czasu. Dobrze, przejdźmy po prostu do okna kierowcy. To jest to okno, z którego zaczynaliśmy wszystkie raporty. Przerabialiśmy kierowcę Andrzeja, któremu edytowaliśmy kraj przebywania i aktywność, w związku z czym pokażę na jego przykładzie właśnie w jaki sposób wykonujemy raport delegacji. Wszedłem w kierowcę, tak, wybrałem okno raporty, otworzyłem w nowej karcie i tak, dzisiaj będziemy generować tylko raport delegacji. Chcemy wygenerować raport delegacji z marca i tutaj tak, możemy wybrać sobie kurs, według jakiego będziemy rozliczać, tak? Czy będzie to kurs zgenerowania raportu, czy może kurs z najbliższego dnia po ostatnim dniu delegacji, czy też po prostu jakiś ręcznie podany przez nas kurs. I tak, zrobimy sobie dwa raporty delegacji, w związku z czym pokażę Państwu może, żeby to było widać, w jaki sposób program zaciąga kurs, ponieważ no, mamy datę 12-19 grudnia, ja będę wykonywał rozliczenie za marzec, jeżeli doszłoby do czegoś takiego, no to lepiej przyjąć wtedy kurs rzeczywiście z czasu, kiedy on wykonywał tę podróż, aczkolwiek my często też przy takich miesięcznych rozliczeniach po prostu przyjmujemy jedną stawkę z dnia rozliczenia, ponieważ w innej sytuacji mamy tak, że każdy kierowca, który był tego czy tego dnia zakończył delegację, ma inny kurs, co też może mieć nie musi się koniecznie każdemu podobać, tak? Także no, tu jest pewna dowolność, tak? Jeżeli już ktoś wykonuje raport delegacji, to ja zakładam też, że też wie, jaki chce przyjąć kurs, czy ten z dnia, w którym kierowca wrócił i teoretycznie się rozliczył, czy ten, w którym generujemy ten raport i rzeczywiście faktycznie się rozliczamy, przez co mamy jednolity, ale teraz tutaj zmieniam celowo, żeby pokazać, jak będzie się zmieniał kurs w naszych rozliczeniach. My wybraliśmy rok 2016 i marzec, tam robiliśmy zmiany. Generalnie raport można robić za dowolny okres czasu, od tak naprawdę też 2014 roku do 2020, od stycznia do grudnia. My zrobimy sobie po prostu jeden miesiąc. Aha, zaraz, bo troszeczkę za szybko poleciałem. Tutaj jeszcze mamy taką opcję, jak czy raport jest realizowany na potrzeby minimalnej francuskiej. Tutaj tak. Gdybyśmy to wybrali, no to policzy nam inaczej ryczałty.
Ja bym tego nie wybierał, ponieważ tak naprawdę to już później w raporcie minimalnych można też na to wpłynąć, ponieważ chodzi o to, czy zaliczać odpoczynek tygodniowy, tak? Czy można zaliczać dwa ryczałty potem. Ponieważ, może tak, jeszcze raz. Za odpoczynek 45-godzinny. Nie, dobra, to wytniemy. I tak, jesteśmy w następnym oknie i teraz tutaj mamy określone, w jakim był kraju, w jakim czasie przebywał w tym kraju i możemy też wybrać sobie kraj docelowy, według którego będą liczone w danym momencie delegacje. Jeżeli nie wybierzemy, to po prostu będzie dla kraju właściwego i tak zazwyczaj przyjmujemy, czyli na przykład tu będzie liczył stawki polskie, tu będzie liczył stawki niemieckie. Stawka niemiecka liczy się od momentu przekroczenia granicy, tak jak chyba też w zeszłym filmiku mówiłem. I tutaj mamy godziny. Jeżeli jest inna godzina niż 00, oznacza to, że w tym dniu zanotowano po prostu aktywność na tachografie i tutaj widzimy początek tej aktywności. Jeżeli mamy polecenie wyjazdów służbowych, oczywiście możemy tą godzinę zmienić. Tutaj możemy ewentualnie edytować kraj przebywania, jeżeli mamy sytuację, w której w tym momencie widzimy, że coś się podziało nie tak. Na przykład my zmienialiśmy kraj przebywania. O, jeszcze może zobaczymy, czy tutaj jest to. O nie, teraz tego nie widać. Manualną zmianę kraju. A nie, jest tutaj. Tak naprawdę zmieniliśmy, że był w Polsce, tak, do godziny 14. I tak naprawdę powinien być w Niemczech. O, tutaj możemy edytować, że on do Niemiec, tak jak mówiliśmy, wjechał o godzinie 14, dlatego się powinien ten moment liczyć. Czyli był w Niemczech o godzinie 14, tego 21. Aha, tylko że tutaj jest blokada na razie założona, że nie mogę wydłużyć okresu przebywania, w związku z czym możemy ewentualnie edytować ten odcinek, że skończył się o godzinie 14. I w ten sposób wyedytować, ale to też będziemy musieli zmienić, żeby się dało w dwie strony. I tak, teraz przy 21, gdzie mieliśmy tą zmianę, mamy właśnie przebywanie w Polsce od północy do godziny 14.